Zapraszam, zwłaszcza w Wielki Piątek, ale też i w inne dni, do pójścia za Chrystusem, drogą krzyżową. Dokąd? Do nieba. Kilka słów wstępu. Czy wolno dotykać krwi i ran? Czy wolno chodzić po kamieniach, które go pamiętają? Czy wolno wyjaśniać tak wielką tajemnicę? Jezu, to niepojęte, ale widzę, że Ty idziesz we mnie, że tajemnica nazwana Drogą Krzyżową, rozpoczęta na ulicach Jerozolimy, zaprowadziła Cię do mojego serca. Dzieje się we mnie coś, czego nie potrafię nazwać. Doświadczam mojej nędzy i zła, a jednocześnie przeczuwam bliskość Twojej ukrytej miłości, która nie chce mnie zostawić. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie, wołał kiedyś już prorok Izajasz. Moja słabość odbiera Ci oddech, a jednak idziesz we mnie, wierny mi i cichy, jak baranek prowadzony na rzeź. Szukasz Golgoty we mnie, aby dokonać za mnie ofiary. Szukasz Golgoty, a Twoja miłość na pewno ją znajdzie. Jezu, Ty chcesz mnie zbawić. Czy zatem mógłbym nie pójść za Tobą? Stacja pierwsza. Sąd. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jezu, stanąłeś przed sądem. W toku procesu stwierdzono nie tylko to, iż nie jesteś Bogiem, ale także i to, że jesteś niebezpiecznym kłamcą. Stąd taki wyrok. Najbardziej zaniepokoiłeś nas swoją miłością. Dlaczego miłość miałaby być ważniejsza od wolności? Nie chcemy żadnych ograniczeń. Zabrania się zabraniać. Jezu, również we mnie jest coś takiego, co pragnie tego wyroku, tej głupiej wolności. A mimo to Ty nie odchodzisz, lecz zostajesz przy mnie, osądzony, wyśmiany, opuszczony. Zostajesz, zostajesz, bo kochasz. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja druga. Krzyż. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Krzyż, oto cena Twojej wierności, Jezu. Wierności mnie słabemu. Jak bardzo jestem przywiązany do siebie, do swoich planów i pragnień. Jezu, to właśnie jest krzyż, który niesiesz. Ktoś powiedział, być zakochanym w woli Boga, to zakochać się w woli drugiego człowieka. Krzyż to znak wierności, który za nas cierpiał rany. Stacja trzecia. Upadek. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Upadłeś, Ty, Stwórca u moich stóp. Czołem przywarłeś, tak jak wtedy w wieczerniku u stóp Piotra, który chciałeś obmyć. Błagająca miłość. Jezu, wiem, że błagasz mnie o zaufanie. O zaufanie na każdą chwilę, a zwłaszcza w momentach upadków. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja czwarta. Maryja. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Maryjo, i Ty przyszłaś do mnie? Jezu, nawet w takiej chwili dzielisz się ze mną, swoją matką? Twoja męka staje się okazją dla jej wejścia do mojego życia. Albo inaczej, razem z Twoją męką pojawiam się w jej sercu, w jej miłości. Ona będzie już zawsze ze mną, matka.
który za nas cierpiał rany. Stacja piąta. Szymon, kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jezu, nie przestajesz pukać do ludzkich serc. Żądasz pomocy nawet od tych, którzy prowadzą Cię na śmierć. Twoim pierwszym zwycięstwem jest Szymon z Cyreny. Przerwij mi, Jezu, moje zagonienie, zabieganie. Rozkaż mi również wziąć Twój krzyż i dotknij mego serca, abym Cię rozpoznał i wiedział, z kim idę, który za nas cierpiał rany. Stacja szósta. Weronika. Dotknięcie delikatne i troskliwe chłodnej chusty. Jak to? Weronika podbiegła do mnie? Tyle już razy przywoływałeś Weronikę do mojej poranionej i zmęczonej twarzy, abym ją otarła z błota i zmęczenia. Akurat wtedy, gdy było najciężej. Przedzierała się do mnie poprzez kordon różnych ważnych postaci, moich obowiązków, układów, aby stanąć przy mnie blisko. Najpierw w osobie matki, zwłaszcza na początku życia, a potem w tylu jeszcze innych osobach. Jezu, to dotknięcie chłodnej chusty. Tak bardzo w porę. Dzięki. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja siódma. Nienawiść. Jezu, znowu przylgnąłeś obolałym ciałem do nieprzyjaznej ziemi. Chciałeś nie tylko stać się człowiekiem, ale i błotem, w które wpadamy, grzechem. Wyruszyłeś z wyżyn nieba w daleką podróż, aby mnie odnaleźć, choćbym stoczył się na dno, w otchłań niewiary, w piekło egoizmu, gdzie gubi się nasza godność, godność dzieci królewskich. Ty, bez godności, sponiewierany, ale kochający, spotykasz mnie w dolinie rozpaczy i bierzesz za rękę i już się nie boję. Który za nas cierpiał rany. Stacja ósma. Litość. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Powiedziałeś, płaczcie nad sobą. Wiedziałeś, że Twoja droga prowadzi przez serca ludzkie i że właśnie tam spotkają Cię najsroższe krzyżowania, zaprawione szyderstwem sentymentalnej łzy, która nic nie kosztuje, do niczego nie zobowiązuje. Jezu, ile razy częstowałem Cię czarną polewką tanich deklaracji i obietnic. Nie chcę widzieć swoich błędów. Wolę gorszyć się innymi. Czyżbym nie pragnął zbawienia? Jezu, nie odchodź. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziewiąta. Rozpacz. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jest jednak jeszcze czarniejsza rozpacz. Pewność, że się już nie wstanie. Picie z rozpaczy, ćpanie z rozpaczy. Nienawiść do samego siebie, nienawiść jutra. Jezu, wiedziałeś, że trzeba przez taką rozpacz przejść. Ale trzeba pójść także tam, gdzie już nie ma rozpaczy, ani nawet cienia smutku, lecz jest obojętność i cyniczny luz. I setki drobnych nadużyć, które uwierają boleśnie jak kolce korony cierniowej. Jezu, co bardziej Cię rani, zwątpienie czy obojętność? Któryś za nas cierpiał rany. Stacja dziesiąta. Nieczystość. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Obnażenie. Są to czynności rutynowe, wykonywane zawsze przy krzyżowaniu, aby zawstydzić i pozbawić również tego, co stanowi o naszym człowieczeństwie. Zwierzę nie wymyśla szat. Szata jest funkcją duszy.
Jezu nagi, krwawiący, pozbawiony człowieczeństwa, pragnę Cię okryć płaszczem mojej wiary. Klękam przed Tobą, Król miłości. Okryj także i mnie grzesznego, płaszczem Twojej najdroższej krwi. Naucz mnie czystej miłości. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 11. Wierność. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Co mnie zaćmiło, że nie przeszkodziłem tej egzekucji, która rozgrywa się we mnie? Biłem Cię samego. Przybito Ci ręce i nogi. Nie możesz już nigdzie pójść. Nie możesz błogosławić. Nie możesz przytulić. Ale Ty sam jesteś drogą. Ty sam jesteś błogosławieństwem, miłością. Pozostaniesz we mnie przybity, kochający i wierny. Niezależnie od tego, czy Ci współczuję, jestem z Tobą, czy zapominam o Tobie i żyję, jakby Ciebie nie było. Ale Ty jesteś. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 12. Ofiara. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jezu, jesteś nam posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jesteś hostią w moich rękach. Należysz do mnie całkowicie. Zdajesz się mówić, zrób ze mną, co chcesz. Już nie mogę wątpić, że mnie kochasz. Zawsze. Wybacz wszelkie zwątpienia. Maryjo, święty Janie, patronowie szczęśliwych ciemności, pilnujcie mnie. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 13. Ramiona Matki. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Maryjo, trzymasz w ramionach ciało Jezusa, Twego Syna. Teraz Twoja męka, Maryjo, dochodzi do szczytu. Niewiasta cierpiąca bóle i męki rodzenia, jak to opisywał święty Jan. Wiem, że właśnie teraz przyjmujesz mnie do swojego serca, rodzisz mnie i bierzesz w ramiona. Odtąd będziesz już zawsze mnie chronić, walczyć o moje zdrowie i życie i będziesz stać przy mojej śmierci, wierząc, że zmartwychwstanę. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 14. Grób. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jezu, kiedyś w Betlejem nie było miejsca dla Ciebie i to obcy użyczyli Ci żłobu. Teraz jest podobnie. Ktoś również obcy odstąpił Ci grób. Nie chcesz pałaców, świątyń. Chcesz mojego serca. Chcesz dać życie tym, których kochasz. Chcesz dać im swą miłość. Bez Ciebie moje serce jest grobem. Z Tobą świątynią. Bądź we mnie, Jezu, zawsze. Któryś za nas cierpiał rany. Stacja 15. Zmartwychwstanie. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste. Jezu zmartwychwstały, mój Zbawicielu, zapraszasz mnie na ucztę dziękczynienia, na Eucharystię, abym dotykał Twoich ran, abym słuchał Twoich słów. Wprowadzasz mnie do nieba, choć jestem jeszcze na ziemi. Panie, Ty mnie kochasz. Ty chcesz być ze mną zawsze. I to Ci się uda. Dzięki Ci, Jezu. Ufam Tobie. Któryś za nas cierpiał rany. Na zakończenie pomódlmy się jeszcze za naszych bliskich zmarłych, abyśmy się wszyscy spotkali w niebie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wieczna niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.